podcast prowincjonalny. Zaprasza Łukasz Dziedzic. Dzień dobry, witam w 20. odcinku podcastu prowincjonalnego. Zbliża się 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W moim nagraniowym archiwum odnalazłem zapis licytacji największej w Polsce papieskiej kremówki. Licytacja przeprowadzona została, a jakże, na Wadowickim Rynku. 13 stycznia 2002 roku zbieraliśmy pieniądze na ratowanie życia dzieci z wadami wrodzonymi. To był 10. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W całej Polsce udało się zebrać wówczas 26 291 937 zł. 100 zł z tej kwoty to pieniądze wylicytowane w Wadowicach. Jest mroźna, styczniowa niedziela, przenosimy się na rynek w Wadowicach. Drodzy Państwo, my tutaj na placu Sztab Wadowicki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na placu Jana Pawła II, przygotował dla Państwa serca piernikowe, kremówki, pączki, a za chwilę odbędzie się licytacja największej w Wadowicach kremówki. Cena wywoławcza 1 zł. Można całą rodzinę wyżywić przez najbliższe kilka dni tą kremówką. Drodzy Państwo, jedyna złotówka to cena wywoławcza tej wielkiej wadowickiej kremówki, której licytację za chwileczkę rozpoczniemy. Czy Pani weźmie udział? Nie, bo my jesteśmy przejazdem, po prostu jesteśmy z zdrowiska, z Ustronia, z sanatorium, tak. Mhm. Nie pójdą Państwo licytować największej kremówki w Polsce? No, chyba nie ma szans, musimy wracać. To wszystko w biegu jest dzisiaj. Będzie podane, że największa w Polsce kremówka będzie licytowana od 1 złotówki. Nie odchodźcie na boki, chodźcie ku nam. To jest wielkie święto. Wadowice po raz 9 grają. Proszę Państwa, zebraliśmy ponad 237 910 zł, a fundacja zrefundowała sprzętu dla naszego szpitala na około 1 000 000 000 zł starych. Czyli nasze dzieci są ratowane dzięki Wam Państwo, bo wszyscy ci, którzy przyłączają się do nas, którzy mają na piersi czerwone serce, to znaczy, że chore dzieci nie są im obce. A przebicie to już najlepiej, to zrobi Marek Studnicki. Złośliwa rzeczy martwy, Halinka za chwilę, bo się przeziębi. Przechodzimy teraz do kremówki. Drodzy Państwo, Pani Halina powiedziała, że ja to najlepiej bym zrobił. Tak, ja bym ją najlepiej zjadł. Ale zapraszamy tutaj do nas. Jedyna niepowtarzalna, historyczna okazja wylicytowania największej wadowickiej kremówki. Może ktoś z Panów specjalistów podniesie ją do góry i pokaże, że ona naprawdę jest duża. 1 złotych. I zaczynamy. Drodzy Państwo, 1 złotych za kremówkę. Kto przebije tą kwotę i stanie się właścicielem, posiadaczem największej kremówki, myślę, dzisiaj wylicytowanej w Polsce? Kto da więcej niż złotówkę? 10 zł, kto da więcej niż 10 zł? 10 zł po raz pierwszy, widzę tam 20 gdzieś? Jest 20 po raz pierwszy. No drodzy Państwo, przecież by to była, byłby wstyd, że my, którzy jak Rzym Koloseum, Paryż wieża Eiffla, nie barwał mną tak Wadowice kremówką. 30 zł mamy, kto da więcej niż 30? 50 zł, czy ja widzę 50 zł? Nie odwracam się do tyłu, jest 50 zł? Jest tutaj, tak? Pani daje 50 za kremówkę, tak. 50 po raz pierwszy, 100 zł, tak? Nie, 50, to już był żart, chyba to 100 zł. 50, kto podbije 55? Kto z Państwa? Drodzy Państwo, tutaj można podzielić tą kremówkę na 45 części. Zamówić, zaprosić 90 małojedzących sąsiadów i już się pożywicie. 2 na 1 kawałeczek. 50 zł po raz pierwszy. Kto da 55? No drodzy Państwo, czyżbyśmy tą kremówkę nie sprzedali więcej niż za 51, tak? To warto, pani później tu przyjdzie, pokroi i będziemy... Cicho, ja namawiam. Po 2 złote sprzedaj, pani zarobi na tym. 51, tak? Tak? Jest 100 złotych z tyłu, 100 złotych z tyłu po raz pierwszy.
Czy mamy kogoś, kto da 101 zł? Czyli przewiję przynajmniej o złotówkę. Wadowiczanie, największa wadowicka kremówka. 9,45 porcji można zrobić. Obżywić co wszystkich sąsiadów. 101 zł i ktoś, jeżeli da, cena hurtowa tej kremówki jest 90 zł. A to 11 to byłoby na potrzeby już ten dar waszego serca. Czy ktoś da 101 zł za tą kremówkę? Czy da ktoś 101 zł? Czy mamy 100 po raz pierwszy? Nie ma 101 zł? Nie wstydźcie się, możecie przez pełnomocnika licytować, bo wtedy by wyszło, że jesteście łakomczuchy i chcecie tą, dla siebie tą kremówkę. Ja tu, drodzy państwo, bym dał, tu mam 150 tysięcy złotych. To jest 5500 banknotów 100 złotowych. Jeżeli bym mógł, to bym przebił na to 150 tysięcy. Fachowo rozdrobnione i sprasowane. No nie chcę już dłużej przedłużać. 100 złotych po raz pierwszy. 100 zł po raz drugi. 100 zł. A co ty przebijasz? Kremówkę? A czy to co trzymasz? No, czy jest ktoś jeszcze 101? Bo jeżeli nie, no to ostatni raz i będę musiał tym właśnie o to odbić tymi 150 tysiącami o serce. 100 zł po raz trzeci. Kremówka sprzedana. Gratulujemy nabywczyni im. Gratulujemy nabywczyni. Dziękujemy. Zapraszamy tutaj panią. I mamy szczęśliwą nabywczyni kremówki wadowickiej, największej, wylicytowanej przez panią. Podniesiemy to do góry. I teraz tradycją królowa kremówki powinna wziąć nóż, gorące oklaski, podzielić i poczęstować państwo tą kremówką. Gratulujemy, dziękujemy pięknie. Drodzy państwo, zapraszamy do naszego stoiska z piernikami, z kremówkami. Zapraszamy do stoiska z gadżetami, za chwilę będziemy licytować. Co pani zrobi teraz z tą kremówką? Ta kremówka, drodzy państwo, no podzielę ją na części, poczęstuję wszystkich, tak, którzy tu stoją. Dla ilu osób? Na ile osób? Dla 50 osób. A na mniejsze części dla stówki. Jak smakuje największa w Polsce papieska kremówka? No wspaniale, bo to papieska jest najlepsza na całej Polsce, czy za granicą i w ogóle. No właśnie, apetycznie. Bardzo smaczna będzie, na pewno. A przy okazji pomaga się dzieciom, prawda? No oczywiście, to jest to. Trzeba im pomóc, żeby po prostu mogły żyć razem z nami, jak my żyjemy, zdrowo. I jeść kremówkę. Jeść? W 2002 roku papieska kremówka w Wadowicach kosztowała 2 zł. Dziś za tę samą kremówkę zapłacić trzeba przynajmniej złotych 6. Licytację prowadził Marek Studnicki, harcerz, społecznik, konferansjer, przewodnik wycieczek, regionalista, poeta, człowiek obdarzony wyśmienitym poczuciem humoru, zawsze wesoły, zawsze uśmiechnięty. Człowiek, który w zanadrzu miał nieskończoną ilość anegdot i chętnie się nimi dzielił. W opisie odcinka na stronie podcastprowincjonalny.pl znajdziecie zdjęcie z ostatniej mojej wycieczki z Markiem Studnickim w roli przewodnika. Marek zmarł w wieku 63 lat w nocy z 26 na 27 listopada 2019 roku. A orkiestra gra dalej. I grać będzie do końca świata i jeden dzień dłużej. W tym roku jestem szefem orkiestrowego sztabu. Zamiast tradycyjnej prośby o wsparcie podcastu na patronite.pl proszę o to, byście wrzucili jakiś pieniądz do orkiestrowej puszki. W opisie odcinka znajdziecie link do wirtualnej puszki mojego sztabu. Z góry dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Siema!